Siemanko, witam Was po objeździe pola, który mieliśmy we wcześniejszym vlogu. Dzisiaj skupimy się głównie na kukurydzy. Pokażę Wam, jaka skuteczność była w zwalczaniu chwastów. Zobaczymy sobie, jak to wygląda po zabiegu. I duży nacisk będzie położony w tym vlogu na nawożenie dolistne, przed którym teraz się znajdujemy. Pokażę Wam, jakie produkty, jakie dawki zastosuję tutaj na nawożenie dolistne. Myślę, że będzie ciekawie, kolejna dawka ważnych informacji, także zapraszam. Jak widzicie, jesteśmy na polu kukurydzy. Chciałem Wam pokazać skuteczność herbicydu. Tak jak mówiłem we wcześniejszym vlogu, dawałem tutaj Majstra dawkę 1,25 litra na hektar. Zobaczcie sobie działanie, jest bardzo dobre. Mamy tutaj chwasty już tutaj mocno naruszone, które już później nam kompletnie zamienią się tutaj w takie chlorozy liści, kompletnie nam padną, także będzie czyściutko. Tu mamy szerokie spektrum zwalczania tych chwastów, bo i mamy tutaj komosę, tak, tutaj jakieś fiołki też nadpalone, samosiewy rzepaku, o. Jest praktycznie jest popiół tutaj, taka malutka chwastnica, tutaj troszeczkę większa, o, wyłamuje się, także niektórzy się pytają właśnie dlaczego, bo ten środek nie należy do najtańszych środków, ale wtedy, kiedy mamy taką gwarancję i takie szerokie spektrum działania, to i przede wszystkim też jeden zabieg, którym możemy za jednym razem wszystko załatwić, to na pewno się to opłaca, dlatego że mamy ten areał kukurydzy dość duży i jeżeli mielibyśmy chociażby dwa razy robić jakiś zabieg herbicydowy plus do tego dwa razy odżywki, to na pewno zajęłoby nam to bardzo dużo czasu. Majstra stosuje też dlatego, że nie zostawia on pozostałości, które mogą być przeszkodą dla roślin następczych, a w perspektywie tego, że uprawiamy nieraz buraki po kukurydzy, jest to bardzo ważne i nieraz mieliśmy te buraki po kukurydzy, po majstrze, także było wszystko w porządku. Jestem akurat tu do tego przekonany i stosuję zawsze majstra. Jak wiecie z moich wcześniejszych vlogów, planowałem obsiać cały areał odmianą z Pioniera P8451, ale tutaj korzystając z tego, że mamy zlokalizowane pole blisko gospodarstwa, gdzie mamy hodowlę krów mlecznych, mamy zasiane 50 hektarów odmiany kiszonkowej. Jest to odmiana z cereal VO240. Zobaczcie, że wygląda bardzo fajnie, jest bardzo taka mocno zielona. Te liście ma dość rozłożyste, jest tutaj tak samo wykonany zabieg na chwasty, jak widzicie, robi się tutaj powoli czyściutko, no wygląda świetnie, także oby tak dalej, oby jeszcze nam tutaj pogoda sprzyjała i na pewno będzie w porządku. Właśnie przygotowujemy produkty do pryskania dolistnego kukurydzy. Za chwilę Wam pokażę, co stosuję i w jakich dawkach. Tak jak wcześniej obiecałem, powiem Wam o produktach, jakie stosuję na kukurydzę i o dawkach. Oczywiście nie muszę nikomu mówić, że nawożenie mikroelementami w kukurydzy jest to podstawa już w dzisiejszych czasach. Niektórzy robią jeden zabieg, niektórzy robią dwa zabiegi. Ja zaplanowałem zrobić to w dwóch zabiegach, także opowiem Wam teraz o tych produktach. Zacznijmy od Perfect Micro. Nawóz mikroelementowy, w pełni schelatowany, EDTA. Także rozpuszczalność i mieszalność z wszystkimi składnikami jest tutaj bardzo dobra. Stosuję go praktycznie we wszystkich uprawach i nigdy nie miałem problemu czy z mieszalnością, czy z jakimkolwiek wytrącaniem. Pierwiastki, jakie tutaj mamy, to bor, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk. Ja akurat stosuję go w opakowaniach 1000 litrowych, dlatego że zużywam tego produktu dość dużo. Opłaca mi się to kupować w takich dużych baniakach. I tego nawozu Perfect Micro na kukurydzę daje 2,5 litra na hektar. Następnie daje siarczan magnezu siedmiowodny i tego siarczanu od 7 do 7,5 kg na hektar. Jeżeli mamy siarczan, to oczywiście też mocznik,
Mocznik 25-kilogramowych opakowaniach, tak żeby było nam łatwo go dozować do opryskiwacza. Mocznika około 5 kg na hektar. Dla kukurydzy bardzo ważny jest cynk. Jeżeli chodzi o cynk, no to mam tutaj zakupiony z Adobu cynk w postaci proszkowej i tego cynku 2 kg na hektar. Dodaję także do naszej mieszaniny biostymulator Fyloton. Tego biostymulatora 1,5 litra na hektar. Muszę wam powiedzieć, że jest nieoceniony, jeżeli chodzi o niekorzystne warunki atmosferyczne, gdzie czy w obliczu jakiejś suszy, czy jeżeli mamy zimno, to fajnie regeneruje nam rośliny, a także po gradobiciu kiedyś na cebulę, gdzie te rośliny były uszkodzone, zastosowany ten Fyloton spowodował szybszą odbudowę tych roślin i poprawił kondycję. Tak jak mówiłem wcześniej, tego biostymulatora 1,5 litra na hektar. Oczywiście oprócz cynku, o którym wcześniej mówiłem, dodaję także bor, tutaj akurat w postaci solu boru i tego solu boru od 1,5 do 2 kg na hektar. Jesteśmy po pierwszym pokosie trawy, więc teraz nawozimy łąkę, akurat nawożenie organiczne stosujemy, wylewamy gnojówkę. Pokażę wam zestaw, jaki mamy do nawożenia i jak to nawożenie wygląda w praktyce. Zestaw, jak widzicie, to Fendt 933, jest zagregowany z beczką Fligla 22 tysiące litrów. Dawka, jaką tu stosujemy, to 15 tysięcy litrów na hektar. Rozlewamy za pomocą węży rozlewowych, tak żeby ograniczyć tutaj straty azotu i też zrobić to równomiernie. Zobaczcie, jak to wygląda. Dzięki za poświęcony czas. Dzisiejszy odcinek nie był zbyt długi, ale mam nadzieję, że treściwy i wyciągniecie jakieś ważne informacje dla siebie. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i do zobaczenia na następnym vlogu. Cześć, z tej strony Jakub.